Dzień dobry Państwu. Teodor Axentowicz. Jest to postać, którą postanowiliśmy się z Państwem jakoś zaznajomić, Państwo ze mną, a ja z Państwem, ponieważ jest to jeden z najciekawszych postaci, która żyła w okresie drugiej połowie XIX wieku i już w XX wieku w niepodległej Polsce. Jeden z ważniejszych artystów i jedna z ważniejszych w ogóle postaci w kulturze polskiej. Oczywiście, jeżeli szukamy samych informacji o Teodorze Axentowiczu, no to będzie je bardzo łatwo znaleźć. Może nie ma za dużo książek, może nie ma za dużo artykułów, ale w internecie spora dawka informacji jest. Natomiast ja bym chciał Państwa zaprosić do spotkania, może nie tyle z jego biografią, jakim przekazem, co do spotkania z trzema konkretnymi dziełami i próbować się zastanowić, jak oglądając te dzieła, jak pracując z tymi dziełami, można by spróbować poprowadzić lekcje, jakoś porozumieć się z uczniami i pokazać im to, że jest to ciekawe. Możemy rozmawiać oczywiście o treści obrazów, ale też będę chciał namówić Państwa do przeprowadzenia lekcji, do spotkania z młodzieżą również w formie obrazu, żeby zastanowić się, co mogłoby być ciekawego o obrazach. I ja tutaj Państwu na początek chciałbym pokazać, pokazuję do kamery. Potem będzie ta skan tej książki, będzie dostępny w materiałach, nie skan, tylko okładka. Chodzi o książkę Jerzego Malinowskiego, Malarstwo polskie XIX wieku. Jest to taki bardzo skrótowy, chciałby się powiedzieć niemalże bryk, ale bardzo ciekawy. Każdy nauczyciel, który się tym interesuje, mógłby spokojnie skorzystać z tej książki. Bardzo ją polecam. Profesor Jerzy Malinowski jest świetnym znawcą sztuki XIX wieku, a jednocześnie właśnie ma dużą taką zdolność do syntetycznego i popularnego prezentowania, no bądź co bądź dosyć trudnych tematów. Jeżeli chodzi o teksty poświęcone Axentowiczowi, które Państwo znajdziecie w internecie, no, oczywiście wszyscy są w stanie wejść na Wikipedię, natomiast strona Instytutu Adama Mickiewicza, culture.pl, ma kilka artykułów poświęconych Axentowiczowi, które naprawdę bym polecał. No i trzeba też powiedzieć, że chociaż on niespecjalnie jest znany i popularny w ostatnim czasie. Ponad 20 lat temu, w końcu XX wieku, w Muzeum Narodowym w Krakowie mieliśmy wielką wystawę, taką monograficzną, przekrojową wystawę artysty i towarzyszył jej katalog, który no, w tej chwili jest właśnie nie do dostania, ale gdyby gdzieś się trafiło w internecie, w bibliotece czy w jakimś, nie wiem, antykwariacie, to zawsze można zajrzeć. No jest pod redakcją Krystyny Stefaniak i Jerzego Żmudzińskiego, taki bardzo fajny, bardzo przystępny katalog. My Państwu oczywiście tu pokazujemy. Na początku jednak postaram się, żebyśmy się zapoznali z artystą, a potem zaproszę Państwa do jakiegoś zaprzyjaźnienia się z trzema obrazami. Jeszcze raz powtórzę, jeżeli Państwo będziecie chcieli jakieś pytania pisać, to prosiłbym, żeby je przekazywać za pomocą czatu. Spróbuję na nie odpowiedzieć. Nie gwarantuję, że na wszystkie pytania będę znał odpowiedź. Natomiast jeszcze raz mówię, naszym celem jest nie tyle przedstawienie Teodora Axentowicza, co pewny namysł, pewną propozycję dla Państwa, co można by ciekawego właśnie uczniom na lekcji o tymże artyście i o jego czasach przekazać. Tutaj tylko już dla porządku, żeby potem też się nie czepiał obrazków, które Państwu pokazuję, a które potem Państwo będziecie mieli. No tylko informuję, że jest to do użytku wewnętrznego materiał poglądowy dla Państwa. Jeżeli będziecie potem coś ściągać, to oczywiście w czasie lekcji z tych materiałów będzie można korzystać. Postaramy się też zapewnić Państwu ilustrację trochę lepszej jakości niż tylko sama prezentacja. Teodor Axentowicz jest to
artysta polski, ale narodowości ormiańskiej. Proszę zwrócić uwagę, dosyć nietypowe nawet to X, nie X, tylko X w nazwisku, który właśnie wskazuje, że jest to artysta narodowości odmiennej. Jest to Ormianin urodzony, uwaga, w Braszowie, czyli na terenie Siedmiogrodu w roku 1858. Żeby dopełnić klamrę, proszę zwrócić uwagę, umiera w Krakowie w roku 1938, czyli właściwie żył przez cały czas niepodległej Polski. No i niektórzy mówili, znajomi, że miał szczęście umrzeć przed jej upadkiem, był bardzo gorącym patriotą i zapewne okupacja, wojna czy późniejsze komunistyczne czasy, jakiś właśnie upadek Polski byłby dla niego bardzo takim smutnym przeżyciem. Trzeba to od razu, kiedy mówimy o jego życiu, jest on związany nie tylko z Krakowem, żył, jego rodzina z Siedmiogrodu przyniosła się do Lwowa, także czasami nawet Państwo znajdziecie taką błędną informację, że Teodor Axentowicz urodził się w Lwowie. Nie, urodził się w Siedmiogrodzie i jego rodzina przeniosła się do Lwowa, stamtąd się przeniosła do... On już przeniósł się, kiedy jako dorosły człowiek rozpoczyna studia. Studiuje w dwóch miejscach. Studiuje w Monachium. Tutaj jego mistrzami są dosyć średniej jakości artyści, trzeba przyznać, węgierscy zresztą, niejaki Wagner i Benczur. On utrzymuje się w tym takim nurcie szkolnictwa w Monachium. Ogromna liczba polskich artystów, zdecydowana większość polskich artystów, najbardziej znanych, wymienię Chełmońskiego, Branta, oni właśnie kształcili się w Monachium. Środowisko Polaków w Monachium było bardzo silne i bardzo znaczące. Z Monachium, tak jak właściwie wszyscy artyści tego czasu, drugiej połowy XIX wieku, przenosi się do Paryża, gdzie korzysta z pracowni Carlos Durana. Też artysta mniej znany, niewątpliwie nie z pierwszych, być może nawet nie z drugich stron podręczników, ale tak samo jak i w Monachium, tak samo jego paryski mistrz, to są po prostu dobrzy pedagodzy, którzy z dużą przyjemnością i z dużą radością taką uczyli swoich uczniów, a oni z tego mogli korzystać. Co jest ważne, Paryż w życiu Axentowicza, w twórczości Axentowicza był jedną z takich ważniejszych miejsc. Trzeba to właśnie zrozumieć. W tej chwili w Warszawie, Muzeum Narodowym w Warszawie, w przyszłym roku, na początku przyszłego roku w Poznaniu, będzie taka wystawa Polska Siła Obrazu. Ona to jest była wystawa wymyślona dla Francuzów. Ona znajdowała się, wcześniej była, pierwszy raz była wystawiona we Francji. I założenie było takie, żeby przypomnieć całemu światu, wszystkim Francuzom, a w tej chwili Polakom, że nasi artyści w drugiej połowie XIX wieku, którzy przyjeżdżali do Paryża, wcale nie przyjeżdżali się tam tylko uczyć. Zaczynając od Matejki, przez właśnie Branta, przez Chełmońskiego, przez Rodakowskiego, Michałowskiego, czy również Axentowicza, oni, ich pobyt w Paryżu był związany z, że tak powiem, bardzo wysokim prestiżem. To byli bardzo często artyści kupowani za duże pieniądze, a nie znamy mimo wszystko ciągle, jakby na to nie patrzeć, lepszego sposobu na miarę uznania artysty w swoim czasie. Ważnym też elementem w życiu Axentowicza i wielu polskich artystów było to, gdzie bywali. W Paryżu bywanie jest istotą życia towarzyskiego, jak również społecznego. Tutaj trzeba pokazać, że on był stałym bywalcem dwóch bardzo ważnych salonów towarzyskich tamtego czasu, lat 80. i 90. paryskich, czyli salonie Sary Bernard, takiej bardzo znanej postaci w Societie Paryskiej, oraz w salonie Państwa Godewskich, w którym z kolei gromadziła się śmietanka polskiej emigracji. Tutaj możecie Państwo spojrzeć, to rzeczywiście, że miał swoje znaczenie w życiu, to jest to, że to życie jego towarzyskie miało to, że on w tym czasie zaprzyjaźnia się z najwybitniejszymi artystami swoich czasów. No, Edouard Manet, Gilles Bastien Lepage, to są postacie, które niewątpliwie odgrywały ogromną rolę i warto o tym pamiętać.
poprzez i Maneta, i przez Lepanża zapoznaje się z najnowszymi prądami sztuki końca XIX wieku francuskiej i chętnie z niej korzysta. Tutaj też trzeba pamiętać, doskonale poznaje twórczość Emila Zoli, poznaje samego artystę, samego pisarza, zaprzyjaźnia się z nim, co potem miało też odzwierciedlenie w jego twórczości. Drugim takim punktem życia towarzyskiego, ale również artystycznego były pracownie i znani artyści w tych pracowniach, proszę Państwa, tworzyli wokół siebie kręgi towarzyskie. Pracownia Józefa Chełmońskiego, my właśnie jako Polacy żyjemy w pewnych kompleksach w stosunku do świata, zupełnie niesłusznie. Otóż pracownia Józefa Chełmońskiego była jednym z najważniejszych miejsc w tym czasie w Paryżu. Chełmoński był powszechnie uznawanym artystą, uważanym za jednego z najwybitniejszych, co właśnie w tej chwili powoli nam się w głowach nie mieści. Co więcej, on był bardzo drogim. Jego obrazy były drogie i był uważany za takiego, powiedziałbym, kogoś, w kogo warto inwestować. To, że Chełmońskiego wcale tak dużo w polskich, znaczy w europejskich muzeach nie ma, wynika z prostej przyczyny. On się doskonale zaczął w pewnym momencie sprzedawać do Ameryki i bardzo duża część jego obrazów właśnie jest za oceanem, także nie możemy mieć wglądu, znajduje się w różnych prywatnych zbiorach bogatych mieszczańskich rodzin amerykańskich. A żeby pokazać pełnię właśnie już wejścia w życie paryskie, w 1890 roku, już pod koniec swojego pobytu w Paryżu, Teodor Axentowicz wstępuje do Société Nationale des Beaux-Arts, czyli takiego stowarzyszenia artystów, którzy odmawiają współpracy z salonem, odmawiają współpracy z salonem, czyli ten największy przegląd, po raz kolejny rozpoczynają bunt. Trzeba też pamiętać, że w późniejszym czasie Axentowicz jest jednym z twórców, który bierze udział w wiedeńskiej secesji i jest uznawany za rzeczywiście tak samo jak i w Paryżu, tak i w Wiedniu, jak i później w Krakowie, wszędzie był u siebie i był uznawany za jednego z najwybitniejszych artystów swoich czasów, chociaż właśnie tutaj z pewnym smutkiem trzeba powiedzieć, że obecnie trochę zakurzonym i zapomnianym. W 1895 roku powraca do Polski, do Krakowa. To jest też, trzeba o tym pamiętać, proszę Państwa, że w tej chwili Kraków było uważane to miejsce za dosyć takie oddalone od świata, prowincjonalne. Kraków w tamtym czasie też był prowincją, natomiast był absolutnie powiązany życiem towarzyskim z bardzo ważnymi miejscami na mapie artystycznej, czyli z Wiedniem, Monachium i Paryżem. Także powrót Axentowicza do Krakowa w najmniejszym stopniu nie zaprzepaszcza jego kariery. To nie był powrót przegranego, wręcz na odwrót, bardzo wybitnego i ciągle uznawanego artysty. Przez 15 lat tworzy w Krakowie. W 1910 roku zostaje rektorem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zastępuje tutaj swojego poprzednika. To była lekka potrzeba zmiany, unowocześnienia nauczania. Właśnie Axentowicz, opromieniony chwałą paryskich znajomości światowej sztuki, zostaje. Natomiast też bardzo ciekawy element chciałbym zwrócić uwagę, że zaraz po powrocie do Krakowa w 1897 roku założył Szkołę Malarstwa dla Pani. To teraz czasami jest podkreślane jako taki myślenie postępowe i rzeczywiście bardzo słusznie. Teodor Axentowicz był człowiekiem światowym i doskonale wiedział, że panie mają równie, co wcale nie wszyscy tak uważali, mają równie wybitne zdolności artystyczne jak mężczyźni, a ja to podkreślam nie dlatego, że to jest jakieś nadzwyczajne wydarzenie, natomiast wtedy rzeczywiście wiele osób uważało, że kobiety raczej do sztuk pięknych się nie nadają. Tyle, jeżeli chodzi o
samego artystę. Natomiast, proszę Państwa, chciałbym wskazać jak gdyby trzy takie bardzo podstawowe obszary twórczości Teodora Axentowicza. Proszę zwrócić uwagę, że w pierwszej fazie jego twórczości artystycznej, kiedy mówimy o malowaniu portretów, widzimy świetnie tworzone, pełni realistyczne obrazy, nawiązujące swoim właśnie kunszcie do realizmu francuskiego. Natomiast i tutaj proszę zwrócić uwagę, w środku mamy postać właśnie, obraz namalowany w Paryżu, gdzie widzimy postać właśnie kobiety w takim stroju hiszpańskim, prawda, dosyć wystylizowane. Natomiast już po bokach widzimy wspaniałe pastele. Axentowicz był mistrzem malarstwa pastelowego, czyli tych kredek takich, no najbliżej by się chciało powiedzieć do kredek świecowych, prawda, które są sztuką dosyć odważną. Pastel, i tu myślę, że zatrzymajmy się na chwilę, pastel jest sztuką, której się nie da poprawić. Jeżeli podejmuje tego, no bo jak wytrzeć taką kredkę, olej można jakoś wyretuszować, ba można nawet zdjąć warstwę malarską i położyć nową. Pastel i akwarela to są takie dzieła, które raz się rozpoczęło, to albo się udaje, albo się nie udaje, można ze smutkiem wyrzucić karton, natomiast on doskonale sobie operował tymi swoimi kredkami pastelowymi i tworzył dzieła najwyższej jakości. Z drugiej strony właśnie też on, o czym będziemy jeszcze za chwilę mówić, był artystą, który zdecydowanie od początku szedł w kierunku folkloru, życia codziennego, niekoniecznie właśnie malarstwa historycznego i dlatego też odnajdywał te wspaniałe, kiedy Państwo byście szukali w internecie czy w muzeach dzieła Axentowicza, to rzeczywiście tematyka chłopska była mu bliska. Nie dlatego, że sam wywodził się właśnie z folkloru ormiańskiego, ale dlatego, że znajdował piękne barwy, piękne postacie, które jego artystyczną duszę, o czym kiedy już będziemy mówić o konkretnych obrazach, bardzo mocno poruszały. Czasem, proszę Państwa, jego portrety stają się zupełnie, nabierają nowego charakteru. To są obrazy takie bardzo liryczne, to z takim te jego pastele, on już wtedy w portretach, wizerunkach kobiet przerzuca się tylko i wyłącznie na pastele, natomiast proszę zwrócić uwagę, z lewej strony tam ta kobieta z lustrem, to jest obraz zatytułowany Wiosna, mamy postać, która jest umieszczona w jakimś niedookreślonym tle, w jakiejś głębokiej przestrzeni, natomiast jednocześnie te kobiety są niesłychanie zmysłowe, to warto zwrócić uwagę, to już jest właśnie przełom XIX-XX wieku, okres fin de siècle, prawda, rozbujałego modernizmu, który taką właśnie namiętność tutaj artystą narzuca. Trzeba też zwrócić uwagę, że bardzo często Axentowicz w swoich obrazach przestrzenność buduje poprzez właśnie dodawanie pewnych elementów typu kwiat, typu lustro, ten układ włosów, jak u tej kobiety na ośrodkowym obrazie. Jest to pewna przemiana, nie jest to artysta skończony, on cały czas tworzy, szuka i rozwija. Inną cechą, która takim prądem twórczości, który też będziemy do tego obrazu wracać, jest to malarstwo rodzajowe. I to jest też pewien zjawisko, pewien taki cech, taka cecha charakterystyczna dla sztuki drugiej połowy XIX wieku, czyli obrazy, które przedstawiają tematy związane z życiem codziennym, z pracą, zabawą, czasami odpoczynkiem, czasami smutkiem. Jak Państwo przypomnicie sobie, to są sceny pogrzebów, od najbardziej właśnie znanego obrazu Gierymskiego, Chłopskiej trumny, poprzez właśnie sceny jakichś wydarzeń świątecznych. Tutaj akurat na tym slajdzie poniżej napisu widzicie Państwo scenę święcenia pokarmów. I teraz proszę popatrzeć, to nie jest obraz religijny.
prawda? To jest obraz, scena rodzajowa, obraz przedstawiający pewne dosyć charakterystyczne, owszem, związane z Kościołem i wiarą, ale dosyć charakterystyczną scenę, którą tutaj Axentowicz w tym obrazie po prostu wykorzystuje do jednocześnie konstruowania bardzo ciekawej, przestrzennej i barwnej kompozycji. Przy tym obrazie nie będziemy się zatrzymywać, ale niewątpliwie zaraz przejdziemy do kolejnego, który będzie o tym mówił. Wreszcie trzeci nurt, szalenie ważny w twórczości Axentowicza, nurt, którego się nie da w żaden sposób uniknąć, to jest malarstwo historyczne. Najbardziej znanym dziełem, w którym bierze udział, jest Panorama Racławicka, wielkie przedsięwzięcie Kosaka, Styki i właśnie Axentowicza, czyli rozpięte na płótno dookoła budynku przedstawiający wielką bitwę racławicką. Po prawej stronie, patrzę, o, można Państwu pokazać, po prawej stronie widzimy chrzest Armenii, czyli scenę historyczną, no dosyć symboliczną, prawda, pierwszy władca ormiański, który jest chrzczony przez biskupów i obraz Poselstwo Polskie u Henryka Walezego, o którym to obrazie za chwilę będziemy mówić nieco więcej. Proszę Państwa, chciałbym Państwu zaproponować spotkanie z trzema obrazami, nie ukrywam, wybrałem z pełną świadomością te takie najbardziej znane, podręcznikowe, te, które będzie najłatwiej znaleźć w internecie czy w podręcznikach. Pierwszym jest namalowany w 1893 roku obraz Święto Jordanu. To, że ja poprosiłem koleżankę, która robiła mi zdjęcia w muzeum dla Państwa, poprosiłem, żeby mnie ukazać również, to nie tylko z powodu kokieterii, żebyście Państwo widzieli, że ja ten obraz widziałem, ale dlatego też, żebyście Państwo spojrzeli, jaka jest rzeczywista perspektywa, w jakim malarz ustanowił się do tego obrazu. Za chwilę będziemy oglądać go tak jak gdyby en face i wtedy zwrócił uwagę Państwo, jak ten obraz tak naprawdę jest skomponowany. Patrzymy na niego lekko z ukosa. Dlaczego? Otóż, proszę Państwa, przyjrzyjmy się temu obrazowi razem. Najważniejszą rzeczą, uwaga, i tutaj na chwilę przeskoczę, jest proszę się spojrzeć na oczy tej dziewczynki i spojrzeć, w którą stronę, w jaki sposób ona patrzy. Jeszcze raz proszę zwrócić uwagę, ona patrzy do tyłu i lekko pod kosem. Widzimy właśnie najlepszy sposób ukształtowania. Święto Jordanu. To jest styczniowe święto, nie mniej popularne obecnie w Polsce, natomiast świetnie znane właśnie na Kresach Wschodnich w tym czasie, święto prawosławne, w którym mieszkańcy wsi szli zimą nad rzekę, wyrąbywali przerębel, kapłan błogosławił wodę, zanurzając w niej świece i potem i widzimy właśnie tą scenę, która dla Axentowicza, wersji Święta Jordanu, Axentowicz namalował kilka. To jest najbardziej znany, największy obraz. Proszę zwrócić uwagę, czego dotyczy ta scena. Ta scena ukazuje coś bardzo ciekawego. To już jest po wszystkim. Chciałoby się powiedzieć, już sprawa zakończona. Kapłan odchodzi, widzimy tą czerwoną plamę jego kapy, nachylony odchodzi. I teraz proszę zwrócić uwagę, że jeżeli zastanówmy się, w jaki sposób artysta buduje przestrzeń tego obrazu. Otóż mamy jak gdyby trzy czerwone, proszę Państwa, plamy. Plamę, czerwoną plamę właśnie kapy kapłana i chusty, prawda? Dwie czerwone, jaskrawo czerwone plamy, kapa, chusta i pośrodku jeszcze tak. Zwróćcie uwagę, linia idzie po skosie obrazu, po przekątnej, właśnie przez najjaśniejszy i najbardziej charakterystyczny punkt, czyli twarz owej dziewczynki, która patrzy się na widza, patrzy się na malarza, niejako narzucając perspektywę. Ale sam ten sposób przedstawienia, proszę Państwa, obrazu nie wystarczałby do zapewnienia jego przestrzenności, gdyby nie kilka innych elementów. Pierwszym elementem jest fakt, że wokół owego, proszę Państwa,
wyrąbanej w lodzie przerębli gromadzą się ludzie, którzy, proszę zwrócić uwagę, tworzą oczywiście czysto pozorne, bo malarstwo jest sztuką dwuwymiarową. Otóż mamy tutaj, proszę Państwa, wizję właśnie pewnej przestrzenności. I jeżeli się dobrze przyjrzymy temu młodzieńcowi, który stoi na wyprostowany, patrząc na wprost, otóż jeżeli ktoś z Państwa będzie miał okazję do zbliżeń, warto zwrócić uwagę, że jego wzrok jest skierowany w tym samym kierunku, co wzrok dziewczyny, czyli na widza. My nie stajemy na wprost, patrzymy pod pewnym kątem, natomiast sama wizja dzieci, tutaj dziewczynka, chłopiec, jak również innych uczestników, jak gdyby narzuca nam perspektywę. Ale też spójrzmy na sposób kadrowania obrazu. To będziemy jeszcze widzieć w kolejnych obrazach. Otóż w samej górnej części tego obrazu widzimy chorągwie, które są ucięte. Kadr jest ucięty, to jest jak gdyby tak jak zdjęcie. Ten obraz nie został namalowany zgodnie z kanonami piękna akademickiego, gdzie wszystko było dokładnie zaplanowane, każda postać miała swoje miejsce. Tutaj mamy wrażenie, że jest to fotografia, taka dosyć, powiedziałbym, nawet niepozowana, tylko uchwycone zdjęcie w momencie wykonania rzeczywistości. Co więcej, gdyby spojrzymy tutaj na kolejne postacie, ciekawą rzeczą jest to, że mamy dziada, prawda, lirnika, któremu towarzyszy, to jest taki schemat właściwie już niemalże literacki, obyczajowy, czyli żebraka, muzykanta z towarzyszem, ale wielką przestrzeń i piękno tego obrazu stanowią te drobne postacie, które towarzyszą z lewej, z prawej strony. Mamy do czynienia z pięknym obrazem. Co, proszę Państwa, patrząc na ten obraz, pokazując ten obraz uczniom, ja miałem kiedyś przyjemność prowadzić taką lekcję muzealną właśnie stojąc przed tym obrazem, zacząłem zadawać pytania, a dokładnie zapytałem się dzieciom właściwie, co one by chciały z tego obrazu wiedzieć. No mówimy o dzieciach, które żyją na początku XXI wieku, mają po lat kilkanaście, 12, 13. No zaczęły od tego, że im się tutaj kompletnie nic nie zgadzało, bo w naszych czasach w mieście, kiedy stoimy w Muzeum Narodowym w Warszawie, to uczniowie tak nie bardzo wiedzą w ogóle, co to jest Święto Jordanu, więc możemy sobie w ogóle porozmawiać o Jordanie. Okazuje się, że zaczynamy rozmawiać, z jednej strony mamy taką lekką katechezę, bo mówimy o chrzcie Chrystusa, co wcale, jak się okazuje, nie jest taką powszechną wiedzą wśród uczniów, ale zaczynamy rozmawiać o tym, że oni są jacyś inni. I tutaj, proszę Państwa, dużym takim elementem rozmowy, ciekawej rozmowy z uczniami było pytanie, dlaczego oni się tak ubierali. Więc ja tłumaczę, że to jednak jest XIX wiek, to było 100 lat wcześniej, to inaczej wyglądało. Natomiast oni mówią, że to są inne postacie. Na podstawie obrazu Święta Jordanu, proszę Państwa, po długiej rozmowie z uczniami, naprawdę zaangażowanymi, nagle odkryliśmy coś, co właśnie dla Państwa uczących na wschodzie rzecz oczywistą, a dla dzieci z Polski zupełnie nieoczywistą. Otóż odkryliśmy Polskę, Rzeczpospolitą Polską wielonarodowościową, wielokulturową. Tłumaczę im, to jest Ormianin. Boże, trzeba dzieciom wytłumaczyć, kto to jest Ormianin, coś strasznego. Tłumaczy im, że to jest religia prawosławna, coś, co Państwo macie, że tak powiem, ciągle u siebie na co dzień i można powiedzieć, że zazdrościmy. Dla nich to było obce. I teraz, proszę Państwa, kiedy spojrzymy na ten obraz, mamy całą fantastyczną lekcję, właśnie czym była Polska i nagle dla moich słuchaczy odkrycie, że Rzeczpospolita Polska, ta wielonarodowościowa w swojej idei była również w czasie zaborów, było już wydarzeniem fenomenalnym. Być może taka lekcja jest bardziej dla dzieci w Polsce, w Warszawie, w Krakowie, ale warto o tym pamiętać. Kolejny obraz, którym Państwu bym chciał, namówić do oglądania, jest namalowana w roku 1895, tak zwana Kołomyjka. No i tutaj już się zaczyna bardzo wesoła zabawa. Otóż jestem głęboko przekonany, że wytłumaczenie dzieciom, co to jest Kołomyja,
jest pierwszym zadaniem, wobec którego stoimy. Problem polega też na tym, że nagle dzieci odkryły ze zdumieniem, że to jest jakiś taniec. Zaczęliśmy rozmawiać i razem z grupą uczniów, na której jest lekcji plastyki, no rzeczywiście wyciągnęliśmy nagranie, znaleźliśmy lekcję, jak wyglądał ten taniec. Bardzo ciekawą rzecz natychmiast mi zafundował jeden z chłopaków, który powiedział, że jemu się to najbardziej kojarzy z tańcami polskimi ludowymi, pokazał oberek, zaczynaliśmy porównywać do Kołomyi. No ja niestety z wieku i tuszy dobrym tancerzem nie jestem, muzyki też nie mam, ale nagrania tutaj były świetne. Myślę, że spokojnie będzie można znaleźć na YouTubie odpowiednią muzykę, żeby to zrozumieć. Ale drugą rzeczą, którą nagle dzieci zaczęły poruszać, to jest to, że one zaczęły przyglądać się tym strojom. I znowu, proszę zwrócić uwagę, jak ten obraz jest skonstruowany. Otóż, proszę Państwa, znowu mamy do czynienia z obrazem wykadrowanym. Ci chłopi są tak troszeczkę, wychodzą do nas z pustej przestrzeni i zaczynamy nagle pokazywać, że przestrzeń obrazu możemy konstruować poprzez stopniowe wyrywanie postaci z tła. Tło całego obrazu to jest ta biała ściana, zapewne jakiejś karczmy, zapewne jakiegoś domu, przed którym toczy się zabawa. Czy jest to niedziela, czy jest to jakiś odpust, czy może po prostu wesele, więc nie byłoby nic dziwnego, że takie tańce weselne się odbywają. Jednocześnie z drugiej strony artysta idzie w kierunku pokazania ruchu, ten ruch się rozprzestrzenia. Mamy do czynienia z bardzo pięknym, z bardzo ładnym obrazem, który warto dzieciom pokazać. No i oczywiście cała ta etnografia, którą nam obraz pokazuje. Wreszcie, proszę Państwa, trzeci obraz, ważny obraz historyczny. To jest obraz, proszę Państwa, przedstawiający scenę polskiego poselstwa u Henryka Walezego. I teraz ten obraz mamy do czynienia jak gdyby z trzema tematami, które w moim głębokim przekonaniu należałoby poruszyć. Pierwszą rzeczą, proszę Państwa, no to jest same wydarzenie historyczne. Generalnie rzecz biorąc, uczniowie z lekcji historii wiedzą, że w Polsce mieliśmy takiego króla jak Henryk Walezy, którego wielkim zasługą było to, że z Polski uciekł. I właściwie jeżeli coś wiemy o Henryku Walezjuszu, to jest to, że jest to władca, który uciekł z Polski. Natomiast kiedy zaczniemy przychodzić do tego obrazu, zaczynamy pytać się, no dobrze, ale cóż to za poselstwo u króla Walezego jest? I teraz, proszę Państwa, możemy sobie opowiedzieć całą fantastyczną historię. To już jest lekcja historii, która z tą postacią się kojarzy. Otóż Henryk Walezy był pierwszym elekcyjnym władcą Polski. Kiedy mówimy o tym momencie, zaczynają się pojawiać dosyć ciekawe elementy historyczne, o których z uczniami możemy porozmawiać. Po pierwsze, Henryk Walezy został wybrany i zaproszony z Francji, żeby przyjechał. To jest właśnie ta scena, kiedy polscy możnowładcy, polska szlachta, zaprasza wybranego do Polski króla. Ale jednocześnie Henryk Walezy, jadąc do Polski, ustanowiono takie podstawy ładu historycznego, ładu, powiedziałbym, chciałoby się być konstytucyjnego pierwszej Rzeczpospolitej, tego okresu królów obieralnych. Z Henrykiem Walezym związane są dwa punkty. Pierwszy to są artykuły henrykowskie, a drugim to są pakta konwenta. Artykuły henrykowskie, właśnie od imienia tego władcy, to były punkty i tutaj bardzo fajnym zadaniem jest w momencie, znaczy zaproponowanie uczniom znalezienia tych
artykułów henrykowskich, co to były za przepisy, dlaczego one zostały wprowadzone, bo, i tutaj mało kto pamięta, jednocześnie Henryk wywodził się z dynastii królów Francji o absolutnie absolutystycznych, gra słów nieprzypadkowa, zapędach i jego celem było przejęcie takiej samej władzy w Polsce, jaką jego brat miał we Francji. Absolutnie nie mogli się na to zgodzić polscy panowie, którzy zażądali od niego, żeby przysiąg swobody religijne, przywileje, szlachty, ba nawet kiedy w Krakowie w czasie koronacji on nie chciał zaprzysiąc tych przywilejów i praw szlacheckich, usłyszał od jednego z magnatów, jeśli nie przysięgniesz, królem nie będziesz. I cała ta historia w gruncie rzeczy natychmiast pojawia się w tym obrazie. Otóż, proszę Państwa, proszę przyjrzeć się, co dzieje się z tym obrazem. Proszę się przyjrzeć powoli wszystkim postaciom w tym obrazie przedstawionym. Jeszcze raz. Proszę zwrócić uwagę, tu jest główny przedstawiciel Polski, który przemawia do króla. Mamy jeszcze jednego polskiego możnowładcę. I tutaj w tym momencie rozpoczynamy zetknięcie się z dworem francuskim. Jeżeli Państwo uważnie przyjrzycie się temu, co pokazuje nam artysta, proszę zwrócić uwagę, że w gruncie rzeczy cały obraz jest przydzielony na dwie strefy. Strefę barwnych, pięknych strojów Polski magnaterii oraz ciemnych, stonowanych, tutaj jest tylko jasna plama z przedstawieniem władcy francuskiego, strojów francuskich. W tej chwili jest to znowu doskonały pretekst do tego, żeby pokazać naszym uczniom, zadać im pytanie, czym różnią się Polacy od Francuzów, a też proszę zwrócić uwagę, że cały okres XVIII wieku, to jest to XVII i XVIII wieku, czyli Rzeczpospolitej Szlacheckiej, to jest okres odróżnienia właśnie stylu sarmackiego, stylu polskiego od owych zagranicznych, proszę Państwa, Francuzików, owych pludraków, czyli Niemców, którzy nosili inne stroje właśnie. W pewnym momencie zacząłem wypytywać się uczniów na to, co uczniowie bardzo chętnie podchwycili. Zaczęliśmy poszukiwać. Oni wyciągnęli natomiast telefony i w telefonach zaczęliśmy szukać ciekawych rozwiązań. Uczniowie na podstawie tego obrazu zaczęliśmy rozwijać rozbiór, co to jest kontusz, co to jest żupan, jak wyglądał strój polski, jak wyglądał strój francuski. Poprosiłem ich, żeby na przykład sprawdzili w internecie pojęcie pludraka. Co to jest pludrak? Pludrak, Niemiec. Dlaczego Niemiec? Ponieważ nosił pludry. Pludrem po niemiecku spodnie, prawda? Zaczyna się bardzo ciekawa zabawa, którą artyści są w stanie nam, znaczy artysta jest w stanie nam przekazać zupełnie nieświadomie. Z drugiej strony zaczynamy przechodzić do tematu, czym jest malarstwo historyczne i jak rozumiał je sam Teodor Axentowicz i jak zaczynają rozumieć je nasi uczniowie. Rozmowa z uczniami poświęcona właśnie z jednej strony wydarzeniu, to co mówiłem, pewnym pojęciom związanym z jego koronacją, przechodzi też na pojęcie, zaczynamy rozważać, czym jest scena historyczna przedstawiona w obrazie. I otóż okazuje się, że cały ten fantastyczny i barwny świat, który ukazuje nam artysta, jest jednocześnie, proszę Państwa, obrazem, który pozwala nam na ciekawe badania. Otóż, jeżeli dobrze się przyjrzymy, zwróćcie uwagę, że mamy tutaj lilię, a więc właśnie element herbu, flagi francuskiej, herbu królewskiego, który znowu prosiłem uczniów, żeby znaleźli, co tu jest polskiego, co tu jest francuskiego. Rzeczywiście jedna uczennica błyskawicznie wychwyciła
błyskawicznie wychwyciła taki element. Jest tutaj, w tym obrazie jest bardzo dużo scen, którymi naprawdę, proszę Państwa, warto się bawić. Ale to jest treść. Natomiast też zaczęliśmy się z uczniami zastanawiać bardzo poważnie, właśnie korzystając z takiego przeglądu, idąc od lewej do prawej, jak ten obraz naprawdę jest skonstruowany. Na przykład proszę zwrócić uwagę, że górna strefa obrazu, ta górna część obrazu jest szalenie płaska wizualnie, wydaje się być bardzo płaska i dekoracyjna, w przeciwieństwie do świetnie rozbudowanej właśnie takiego przestrzeni dolnej części. Rozmowa z uczniami polega na tym, co powoduje, że ten obraz jest jednocześnie płaski i przestrzenny. Jeżeli pozwolimy im wychwycić ten przestrzeń ziemi, bo dlaczego artysta nagle przedstawia puste właśnie ziemię, jakiś wydeptany dziedziniec i teraz na przykład okazuje się, że dzięki temu rozmieszczenie postaci wokół takiej udeptanej ziemi pozwala na wykreowanie takiej przestrzenności. Z drugiej strony właśnie pewne takie poczucie płaskości, plam, płaskich plam w górnej części powoduje, że cały obraz zaczyna się robić bardzo taki dekoracyjny. Mamy więc do czynienia z zderzeniem dwóch sposobów malowania w górnej części płaski, dekoracyjnej, w dolnej części realistyczny, przestrzenny, który niewątpliwie całą tą grupę przyjaciół malarstwa zaczyna ujmować. Jeżeli jeszcze do tego dodamy, że nad owymi dwoma polskimi szlachcicami widzimy na koniu biskupa, który ma dosyć, powiedziałbym, ciemną, ponurą i niezbyt przyjazną twarz, zaczynamy się z dziećmi bawić. Proszę Państwa, trzy obrazy Axentowicza pozwalają nam zapoznać się z najbardziej podstawowymi problemami malarstwa drugiej połowy XIX wieku, dzięki czemu będziemy mogli razem z Państwem, z uczniami, bawiąc się, poznając jego twórczość, będziemy mogli wejść w badanie kultury XIX wieku, zastanowienie się i tak dalej. Bardzo Państwu dziękuję. Udało mi się zmieścić w 45 minutach. Bałem się, że się rozgadam za bardzo. Cały ten wykład, jak również prezentację, a także krótką biografię Axentowicza i zestaw 10-20 obrazów Państwu udostępnimy. Bardzo będę wdzięczny, gdybyście Państwo po ewentualnym wykorzystaniu tych naszych krótkich umów poinformowali nas, czy jest taka możliwość, czy Państwo uznaliście, że warto z tego skorzystać. Jeżeli tak, my jako Fundacja będziemy chcieli w przyszłym roku znowu prezentować pewne propozycje lekcyjne. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszamy do kolejnych spotkań. Do widzenia.